Każdy z nas wielokrotnie w lesie czy na łące widział żaby. Mają po kilka centymetrów wielkości i w zasadzie na nikim nie robią żadnego wrażenia, ale nie zawsze tak było. Wyobraźcie sobie, że wiele milionów lat temu żyły żaby z piekła rodem, zdolne do polowania nawet na małe dinozaury. Zapraszam do odcinka o diabelskiej żabie, Belzebufo. Około 70 milionów lat temu w późnej kredzie tereny dzisiejszego Madagaskaru zamieszkiwał największy znany na nauce odkryty do tej pory płas bezogonowy, kiedy odkryto z tej wielkiej żaby, zrobiła tak wielkie wrażenie na swoich odkrywcach, że nazwali ją właśnie Belzebufo, co można tłumaczyć jako diabelska żaba lub żaba z piekła. I faktycznie, zwłaszcza dla swoich ofiar była to żaba z piekła. Rozmiary, tak jak to zwykle bywa w przypadku wymarłych gatunków, są trudne do oszacowania i oczywiście mogą być błędne. Obecnie szacuje się, że bohater naszego odcinka mógł mieć czaszkę szeroką na 12 cm z otworem pyskowym długim na ponad 40 cm i dodatkowo wyposażonym w ostre zęby. Długość od czubka głowy do kloaki wynosiła do 40 cm. Późniejsze szacunki zaniżają te wartości, być może żaby te nie były aż tak wielkie. Ale i tak gabaryty robią wrażenie. Największe okazy mogły ważyć nawet do 4,5 kg. Gabaryty i cechy anatomiczne sugerują, że diabelska żaba była drapieżnikiem. Gabaryty belzebufo, spora głowa i wielki pysk wyposażony w ostre zęby pozwalałyby belzebufo polować na mniejsze kręgowce. Jest wielce prawdopodobne, że jej łupem mogły padać nawet mniejsze młode dinozaury. Sposób polowania tych piekielnych żab też jest bardzo ciekawy, czy raczej piekielny. Stosowały one technikę sieć, czekaj i zaskocz swoją ofiarę. Belzebufo siedział sobie cichutko ukryty wśród roślinności, a kiedy jakiś mały kręgowiec, na przykład mały dinozaur, przechodził tuż obok, atakował szybko, wykorzystując wszystkie swoje atuty. Atak był szybki. Silny, szczęki zaciskały się na ofierze, a ostre zęby zadawały duże rany, uniemożliwiając wyrwanie się ze śmiertelnego ucisku. Kiedy ofiara orientowała się, co się stało, było już zazwyczaj za późno na walkę i ucieczkę. Belzebufo była największą odkrytą do tej pory żabą. Spore rozmiary, ostre zęby, gabaryty i szybkość sprawiały, że była doskonałym drapieżnikiem, a polując z zasadzki praktycznie nie pozostawiała swoim ofiarom szans na przetrwanie takiego ataku. Prawdziwie diabelska żaba. W tym odcinku to już wszystko, jak zawsze dzięki za obejrzenie odcinka będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzesz mój kanał subskrybując go oraz pozostawisz łapkę w górę. Cześć!